Pozmieniało się, naprawdę jest sporo nowego asfaltu. Tak jak kiedyś była kupa smoły, szczególnie przy takiej temperaturze robiło się bardzo ślisko, to teraz wygląda na to, że, no, że nawierzchnia jest w bardzo dobrym stanie, jest równo. No fajnie na nasze auto, lubimy takie warunki. Wielu kierowców mówi, że to jeden z najfajniejszych rajdów w kalendarzu Mistrzostw Polski. Ty też tak uważasz? Jeśli chodzi o asfaltowe rajdy, to bez dwóch zdań to najfajniejszy rajd. A z czego to wynika? No przede wszystkim z tego, że jest dużo zakrętów. Jest dużo zakrętów, dużo długich zakrętów, a w związku z tym cały czas coś się dzieje, bardzo dużo zależy od nas, tak? Klasa rajdu rzeszowskiego ma dużo pułapek? Oj dużo, no droga jest bardzo wąska, gdzie niegdzie są jakieś małe cięcia, trochę brudu, na pewno będzie się dużo działo na tym rajdzie. A przy okazji jest gorąco, więc też łatwo o utratę koncentracji, no trzeba być cały czas w dobrej formie. Sporym wyzwaniem będzie ta Lubenia 30 km, szczególnie w tych warunkach. Sporym wyzwaniem, ale też sporą frajdą, bo naprawdę konfiguracja jest przepiękna. No ja zgoliłem włosy, żeby w końcu na tą temperaturę, żeby było trochę chłodniej, a ja myślę, że sobie damy radę. Tak pół żartem, pół serio, przydałaby się klimatyzacja w rajdówce? I przydała mi się, że jeździłem już trudniejsze rajdy. No pamiętam Tursja, gdzie były 3 dni w takich warunkach. Rajd Ypres chyba 2 lata temu też piekielny upał, no i 2 razy więcej kilometrów OS-owych. A więc damy sobie radę, chociaż z klimą byłoby przyjemniej.